sytuacją właściwą z punktu widzenia demokracji i z punktu widzenia tego wszystkiego, co tworzy obywatelskość, jest spotkanie przy urnach. I wtedy, kiedy się przy urnach spotkamy i porównamy, ile mamy głosów, to będziemy mieli do czynienia z takim stanem, w którym będziemy mogli powiedzieć, że Warszawa to miasto obywateli. Obywateli różnych opcji, różnych poglądów i różnych ocen, to jest najzupełniej normalne, ale obywateli. Natomiast jeżeli będziemy mieli do czynienia z sytuacją inną sytuacją, która przy tym jest na różne sposoby wymuszana, to niezależnie od wyniku będzie to dowód kryzysu, bardzo poważnego kryzysu demokracji, i to nie tylko w Warszawie, ale także w Polsce. Bardzo proszę, pan profesor Piotr Gliński. Proszę Państwa, kampania referendalna nabiera dynamiki w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej. Formułowane są różnego typu stanowiska, zarzuty wobec władz Warszawy. Ja od kilku tygodni spotykam się z mieszkańcami Warszawy. Tam także słyszę bardzo wiele opinii krytycznych. Natomiast wydaje się, że w niedostatecznym stopniu formułowane są argumenty w przestrzeni medialnej i publicznej, argumenty merytoryczne na rzecz obrony władz Warszawy, które mają być poddane egzaminowi referendalnemu. I w związku z tym, aby racjonalnie móc się spotkać przy urnach wyborczych, urnach referendalnych, o którym to akcie demokracji bezpośredniej mówił przed chwilą pan prezes Kaczyński, aby ten akt był racjonalny, warto by chyba jeszcze pogłębić naszą wiedzę na temat stanowisk i poglądów merytorycznych dotyczących polityki, jaka jest w Warszawie prowadzona, jaka była prowadzona przez ostatnie 7 lat, żeby ten akt wyborczy był aktem racjonalnym i sensownym, żeby obywatele mogli w sposób dojrzały uczestniczyć w tym narzędziu demokracji bezpośredniej. I w związku z tym chciałem publicznie zaprosić panią Hannę Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, do debaty o naszym mieście, do rozmowy o zarzutach i kontrpropozycjach dotyczących funkcjonowania miasta. Forma tej debaty, uczestnicy, bo być może inni nasi koledzy referendalni będą chcieli wziąć udział w takiej debacie, jest oczywiście do dyskusji. My jesteśmy otwarci na różne formuły takiej debaty. Chcielibyśmy, żeby to była debata publiczna, być może prowadzona przez przedstawicieli wszystkich głównych mediów elektronicznych, i oczekujemy w związku z tym na odpowiedź pani prezydent w najbliższym czasie na tą propozycję debaty merytorycznej i programowej o Warszawie. Myślę, że jesteśmy winni warszawiakom takiej właśnie, jesteśmy winni taką debatę zorganizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Jeśli są pytania, to proszę bardzo. Polska Agencja Prasowa. Dzień dobry, Tomasz Grodecki, Polska Agencja Prasowa. Podczas debaty i także teraz mówiliście państwo, że publiczne nawoływanie przez najważniejsze osoby w państwie to może być złamanie między innymi artykułu 250 kodeksu karnego, a także pojawił się taki postulat, czy aby nie wysłać jakiegoś pisma do PKW właśnie w sprawie tych wypowiedzi, czy to jest zgodne i jak to powinno wyglądać w przyszłości. Czyli konkrety, czy będzie wniosek o możliwości popełnienia przestępstwa i czy zwrócić się do PKW z jakimś zapytaniem w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o składanie wniosku do prokuratury, czy informacji o możliwości popełnienia przestępstwa, to mówię tutaj we własnym imieniu, bo nie ma żadnej decyzji partyjnej w tej kwestii. Ja nie jestem w takich sprawach taki bardzo szybki. Tutaj jest rzecz do dyskusji. Zwróciliśmy tylko uwagę na to, że mamy tutaj do czynienia z pewnym oddziaływaniem na pracowników, na bardzo szerokie grono ludzi, którzy są w Warszawie w ten czy inny sposób od władzy zależni, i tego rodzaju oddziaływanie nie powinno mieć miejsca, a prokuratura powinna tutaj wykazywać własną inwencję.
Ja jako funkcjonariusz publiczny, bo pan profesor takim funkcjonariuszem w tej chwili nie jest, mam co prawda tutaj pewne obowiązki, ale one są wtedy, kiedy sytuacja jest jasna i nie jest znana. Prokuratura zna tą sytuację, więc powinna sama potrafić wyciągnąć odpowiednie wnioski. To jest kwestia wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o wystąpienie do PKW, to sądzę, że takie wystąpienie jest jak najbardziej na miejscu i wydaje mi się, że z tego rodzaju pismem, tego rodzaju, no, swego rodzaju admonicją wobec PKW, bo ona tutaj zachowuje milczenie, wystąpimy. Odnośnie tego pytania, ja wierzę w funkcję profilaktyczną prawa i też wolę ze swoją konkurentką INSPE spotkać się w trakcie rozmowy, spokojnej, merytorycznej rozmowy i ewentualnie przy urnach, a nie poprzez jakieś wnioski prawne. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie. Radio Z, bardzo proszę. Jacek Czarnecki, Radio Z. Panie prezesie, pan już powiedział to na samym początku, że pan trochę nie jest bez winy, jeśli chodzi o te wezwania do niegłosowania. W Łodzi w 2010 roku wzywał pan do niegłosowania w obronie właśnie urzędującego prezydenta, a więc też trochę sam pan wywoływał nacisk na pracowników ówczesnych władz miejskich, żeby nie głosowali. Czy tutaj nie obawia się pan, że może też ręka sprawiedliwości pana dotknąć? Druga sprawa. Chciałem spytać o pana Piotra Guziała. Czy nie czuje się pan trochę, że pan mu ukradł przedstawienie, że on tutaj na początku taką inicjatywę podjął, a teraz tak naprawdę to jest walka między PO a PiS-em, a Piotr Guzioł to gdzieś tam na tych billboardach, na samochodach występuje. I mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tutaj pana Hoffmana, co z dyscyplinarką w jego sprawie, czy będzie, czy nie będzie. Przepraszam, że tak uparcie o to pytamy, ale było to zapowiadane. Więc jeżeli chodzi o sprawę, którą pan był łaskaw postawić, mojej odpowiedzialności karnej za wydarzenia 2010 roku, to proszę zwrócić uwagę na to, że tutaj w trakcie tej dyskusji wyraźnie podkreślano, że czym innym jest rola polityków partyjnych. Ja byłem wtedy politykiem partyjnym, tylko jestem, w dalszym ciągu nim jestem. A czym innym rola funkcjonariuszy, że nawet w ramach tych reguł, które Komisja Wenecka ustaliła, moje wystąpienie było dopuszczalne, a tylko moja tendencja do samokrytycznego oceniania swoich działań, nieczęsta wśród polskich polityków i sądzę, że chwalebna, pozwolicie państwo, że się pochwalę, spowodowała, że o tym powiedziałem. Także nie traktuję tego pytania poważnie. No, pan znów zastosował tutaj pojęcie, które jest z kodeksu karnego, kradzieży, zaboru mienia. No, to jest tak, że myśmy obserwowali, jak inicjatywa społeczna jest przygniatana przez tych, którzy dysponują różnego rodzaju możliwościami, jakich pan Guzioł i jego komitety społeczne nie miały i przyłączyliśmy się. A cała reszta to już jest kwestia państwa decyzji. No, ja przecież nie mam żadnego wpływu na to, czy państwo bardziej eksponują na przykład mnie, czy pana profesora, czy też pana Guziała. Naprawdę, no to jest pytanie do mediów. Nie znowu media, tylko po prostu, no czy ja państwu zabraniam, czy mogę państwu w ogóle czegokolwiek zabronić, a nawet jakbym mógł, to czy zabraniam państwu chodzenia na spotkania pana Guziała, o ile mi wiadomo, on jest w tej chwili niesłychanie aktywny. W Warszawie mam mnóstwo spotkań, więc chodźcie państwo i go pokazujcie. Ja naprawdę nie mam nic przeciwko temu. Co do sprawy pana rzecznika, to ja już raz mówiłem, ale co nagle, to po diable. Także proszę się nie denerwować. Ja rozumiem, że państwo są żądni krwi, ale my jej w tej chwili nie utoczymy. On się będzie lepiej zachowywał, jak miecz będzie cały czas wisiał. No właśnie. Bardzo proszę w związku z tym kolejne pytanie, być może w przedmiocie konferencji dzisiejszej. Kamil Dziubka, Wiadomości, Telewizja Polska. Ja właśnie trochę z boku tematu konferencji.
Ja chciałem spytać o komentarz do kłótni w rodzinie platformianej. Jerzy Buzek na Twitterze napisał, że ostatnie wypowiedzi Jacka Rostowskiego w stosunku do Leszka Balcerowicza są pełne insynuacji, są skandaliczne i poniżej wszelkich standardów. O komentarz do tej pełzającej wojny w Platformie wewnętrznej chciałem spytać. Ale pan od razu powiedział kłótnia w rodzinie. No, ponieważ to nie jest kłótnia z użyciem przemocy, wobec tego nie warto się wtrącać. Małgorzata Drewnicka, TVN24, ja w temacie referendalnym. Widać przed referendum dużą aktywność Prawa i Sprawiedliwości, widać też dużą aktywność Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj doszło do takiej konferencji, spotkania ministra Nowaka, pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Walca, chodziło o rowery. Pełnomocnik warszawski do spraw rozwoju ruchu rowerowego zostaje oto pełnomocnikiem ministra transportu, budownictwa i gospodarki. Skrót byłby długi. Jak ocenić, jak pan skomentuje fakt, że minister Nowak tak się ostatnio zaangażował? Czy to ma oznaczać wszystkie ręce na pokład? Czy taka instytucja jak pełnomocnik do spraw rozwoju ruchu rowerowego jest potrzebny? Czy to jest taka gra na tej ostatniej prostej? A drugie pytanie do pana profesora Glińskiego. Jak dokładnie ta debata miałaby wyglądać? Czasu zostało niewiele. Czy to jest zaproszenie pana do innych kandydatów do debaty? Czy to jest zaproszenie Prawa i Sprawiedliwości do debaty? Troszeczkę więcej szczegółów. Kiedy miałoby się to odbyć? Może ja odpowiem na oba, tak żeśmy uzgodnili z panem prezesem, oba pani pytania. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, no to oczywiście ta zagrywka propagandowa wpisuje się w ciąg różnych innych zagrań. Mieliśmy obwodnicę obiecywaną, pani prezydent obiecuje teraz kartę warszawiaka, ulgi rodzinne. No, przypominam, że to są kwestie, które mądra władza rozwiązuje w sposób systematyczny i wtedy, kiedy trzeba to rozwiązywać, a nie wtedy, kiedy ma nóż na gardle. To jest niepoważne. Ja myślę, że obywatele to ocenią tak, jak należy to oceniać. No, nie można w związku z referendum w tak naiwny czy tak jakiś, powiedziałbym, bezprecedensowy sposób próbować ludziom mieszać w głowie. No wiadomo, że ten pełnomocnik jest powołany tylko i wyłącznie w związku z sytuacją polityczną w tej chwili. A jeżeli chodzi o rowery i ścieżki rowerowe, to ja mam doświadczenie ponad 20-letnie, jeżeli chodzi o Warszawę, bo zajmowałem się tym w Warszawie od ponad bardzo dawno i walczyłem także o ścieżki rowerowe. Można sprostować informację, którą pan Ogryski wczoraj podał. Nie ma ścieżki rowerowej od Placu Zamkowego do Belwederu w Warszawie. Mamy ulice bez ścieżek rowerowych, mimo że one były remontowane. I nie ma systemu, spójnego systemu ścieżek rowerowych. To jest problem z warszawskimi rowerami. Bardzo dobrze, że jest system wypożyczania, on jest także w Bukareszcie, w wielu innych miastach europejskich, to jest samograj, bo na tym się zarabia, są pieniądze europejskie i to można wprowadzać i dobrze, że to jest. Natomiast czego Warszawa potrzebuje, to jest system spójny ścieżek rowerowych, żeby można było rowery spokojnie używać także dojeżdżając do pracy, także ścieżki na mostach, na których nie ma tych podstawowych, jeżeli chodzi o komunikację, prawda? Więc to jest do zrobienia. Jeżeli chodzi o formułę debaty, to my jesteśmy otwarci. To tak jak powiedziałem, to jest kwestia techniczna, jak ta debata będzie wyglądała. Jesteśmy otwarci także na udział innych istotnych, mówię, aktorów warszawskiego referendum. Bardzo dziękuję. Jeszcze dwa ostatnie pytania, jak widzę, to Michał Giersz, TVP Info. Ja chciałem zapytać o rolę Fundacji Batorego w tym dzisiejszym wydarzeniu, bo jej nazwę odnajdujemy na tym slajdzie. Co pewnie ważniejsze, panowie obaj występują na tle logotypu Fundacji Batorego. Czy ona w jakiś sposób jest związana z tym dzisiejszym wydarzeniem? Bo na przykład, co pewnie znamienne, nie stoją panowie na tle Fundacji Akademii Samorządności, która przecież działa przy Prawie i Sprawiedliwości. Czy jest jakaś rola Fundacji Batorego w tym wydarzeniu, czy nie? Panie redaktorze, Fundacja Batorego kiedyś bardzo zaangażowała się w przedsięwzięcia profrekwencyjne. No, w związku z tym sądzimy, że jest dzisiaj uradowana tym, że formacja, która nie jest, jak sądzę, szczególnie ceniona w fundacji, też się w to angażuje i to w machu fundacji, skądinąd jestem wdzięczny, że mogliśmy wynająć tę salę, bo w wielu miejscach w Warszawie nie można w tej chwili wynajmować sal. Spotkamy się z odmowami, także to jest przykład tego, że można się bardzo różnić, bo my się bardzo różnimy.
i jednocześnie zachowywać pewne standardy. Jesteśmy wdzięczni. Ja może dopowiem, że to jest też tradycja debat Prawa i Sprawiedliwości, jak Państwo zauważyliście, że na ogół te debaty są związane z jakimś miejscem, które merytorycznie jest związane z tematem debaty. Ursus, Polska Akademia Nauk, chociaż później nam już nie pozwolono wynajmować sal w tym szacownym gmachu, w którym ja pracuję. Ale jeszcze a propos Fundacji Batorego. Ja jestem współpracownikiem Fundacji Batorego od samego początku tej fundacji i uczestniczyłem w wielu projektach jako konsultant, uczestnik, słuchacz, dyskutant w wielu projektach właśnie prodemokratycznych. Ta fundacja zajmuje się wieloma sprawami, ale między innymi właśnie zajmuje się takimi projektami, które są związane z poprawianiem polskiej demokracji i stąd projektami także profrekwencyjnymi, o których mówił pan prezes, także projektem dotyczącym funkcji kontrolnej w demokracji, tych organizacji strażniczych, więc to jest naturalne miejsce do takiej debaty i dla mnie też jest to naturalne miejsce, mimo różnic programowych, mimo tym, że z panem Aleksandrem Smolarem na przykład często się spotykam w mediach, mamy odmienne poglądy, ale debatujemy, często z zaciśniętymi zębami po obu stronach, ale jest to rozmowa i tak w demokracji to powinno wyglądać. Bardzo dziękuję. Ostatnie pytanie. Dzień dobry, Marcin Mazur, Fakty TVN. Panie prezesie, ja chciałem zapytać o komentarz, ten temat już był poruszany wcześniej, ale marszałek Struzik dzisiaj poparł Hannę Gronkiewicz-Waltz, uznał referendum za bezzasadne, no i również zniechęca do udziału w tym referendum. Jakiś komentarz do takiego zachowania? Dziękuję. Panie redaktorze, po pierwsze koalicja, a po drugie niech pan sobie wyobrazi, że na Mazowszu ogłaszają referendum, nie ma takiej możliwości, nie ma takich przepisów, ale ogłaszają referendum w sprawie pana marszałka, który już nam tu miłościwie panuje od 12 lat. Nie wiem, czy byłby zadowolony. Bardzo proszę, widziałem pan jeszcze... marszałek Struzik niech się zajmie Modlinem, lepiej i wytłumaczeniem obywatelom Mazowsza tej inwestycji. A ja mówiłem o artykule 250. Może przepraszam, nie widziałem, było jeszcze jedno pytanie. Dzień dobry, Sylwia Ptaszyńska z Telewizji Trwam. Trochę zmienię temat. Chciałabym zapytać, poprosić o komentarz do informacji, że spośród członków zespołu biegłych powołanych przez prokuraturę wojskową do zbadania katastrofy smoleńskiej, tylko jedna osoba brała wcześniej udział w badaniu przyczyn katastrofy samolotu porównywalnego z Tupolewem. Jak ta informacja ma się do oskarżeń pod adresem członków zespołu Antoniego Macierewicza? Panie redaktor, no sprawa jest oczywista. Kampania przeciwko ekspertom zespołu Antoniego Macierewicza była elementem takiej dość histerycznej, chociaż chwilami być może skutecznej samoobrony tych, którzy się poczuli zagrożeni zbliżającą się konferencją smoleńską, propozycją profesora Kleibera, prezesa Polskiej Akademii Nauk. Krótko mówiąc, tych wszystkich, którzy za wszelką cenę chcą ukryć prawdę o Smoleńsku, znaczy chcą uniemożliwić dochodzenie do tej prawdy, a to, że całe działania prokuratury mają charakter całkowicie niemerytoryczny i bardzo łatwo wykazać punkty, w którym prokuratura odegrała rolę wprost polityczną, to zresztą miałem kiedyś okazję panu prokuratorowi Seremetowi i prokuratorom wojskowym, bo to spotkaliśmy się wspólnie w oczy, powiedzieć, to jest chyba poza jakąkolwiek dyskusją, bo to nie pierwszy tego rodzaju przypadek. Jak w tym wypadku mówię o ujawnieniu pełnych zeznań, chociaż tak naprawdę to ujawnienie tych pełnych zeznań jak w ogromnej mierze przyczyniło się do tego, że cała ta hucpa związana z wyrwanymi z kontekstu cytatami mogła zostać przygwożdżona. I jeszcze z całą pewnością będą wydarzenia, które pokażą, jak bardzo mylą się ci, którzy uwierzyli w tą kolejną, no powiedzmy sobie, nieładną, to jest bardzo łagodne określenie, kampanię, która została przeprowadzona przez Gazetę Wyborczą i przez inne media. Panie prezesie, pozwolę sobie jeszcze zadać jedno pytanie, to będzie trochę futurologia. W niedzielę Janusz Palikot chce ogłosić nazwę swojej nowej partii, albo nową nazwę swojej starej partii. Trudno tutaj na razie wywnioskować, o co mu chodzi. Jakby pan, że tak powiem, projektował? Jaka to mogłaby być nazwa? Jak ta partia mogłaby się nazywać? I czy nie uważa pan, że Janusz Palikot trochę chyba goni w piętkę już?
Znaczy ja uważam, że w polityce demokratycznej, także w polityce demokratycznej, no są pewne granice. To jest taka polityka, która jest między pewną granicą z jednej strony, a pewną granicą z drugiej strony i że jeżeli chodzi o pana, o którego pan pyta, to jest poza tą granicą i w związku z tym na ten temat się nie wypowiadam. Bardzo dziękuję panie premierze, panie profesorze. Dziękuję państwu. Dziękujemy.